robimy drugie podejście do filmu, wcześniej mi nie wyszło z nagrywania. Bardzo dzisiaj mocno światło słońca oślepia, jesteśmy w Ząbkowicach Śląskich, zupełnie przez przypadek trafiłem na stację kolejową, jeżdżę po mieście, szukam słynnej krzywej wieży i bodajże pracowni doktora Frankensteina. Stacja dosyć ciekawą bryłę posiada, ale nie będziemy się na ten temat może rozwodzić. Wejdziemy sobie do środka, bo z tego co widzę, dworzec, stacja, budynek jest otwarty. W tym budynku zresztą na piętrze i chyba na parterze także, jak na wielu dworcach kolejowych w Polsce, też są urządzone mieszkania. No tam oczywiście wchodzić nie będziemy, interesuje nas tylko funkcja pasażerska, funkcja podróżnicza tegoż budynku. Można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju centrum przesiadkowego, bo całkiem niedaleko zlokalizowany jest dworzec autobusowy. Wchodzimy do środka, jeszcze mamy napisy, tabliczki z komunistyczną czcionką, jak to zwykłem nazywać. Ten napis wejście, no, wideo, informacja o monitoringu. Tutaj kolejna informacja. No, dosyć ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Drzwi. A, takie obustronne, skrzydłowe, trochę jak w 13 posterunku. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale ja przez całe życie, oglądając 13 posterunek, zresztą do tej pory zastanawiam się, co było po drugiej stronie za tymi drzwiami. Ale jest to chyba odwieczna zagadka ludzkości, której nigdy nie wyjaśnimy. Tutaj widzę, że pozostał jeszcze głośnik, jest rzeczywiście jakaś kamera po lewej stronie i pod tym głośnikiem prawdopodobnie znajdował się zegar. To, co przed nami, to jest oczywiście okienko kasy biletowej, czy też informacji. Tutaj widzę, proszę bardzo, nawet po angielsku napisali. W środku, jak możemy się domyślać, nic sensownego już nie ma. Jakieś żaluzje zostały, ale nic poza tym. Jakiś linoleum na podłodze, może będzie widać. No i tyle. Dosyć, trzeba przyznać, dziwne miejsce, bo poczekalnia taka duża, nikogo tutaj nie ma, nikt tutaj nie pilnuje. No, może Ząbkowice Śląskie to jest na tyle bezpieczne miasto, że nie trzeba nikogo w to angażować. Chcielibyśmy, żeby tak oczywiście było. O, proszę bardzo. Nie, no ale czad. Jeszcze istnieją takie kible na dworcach. Proszę zwrócić uwagę, do pełni szczęścia takiego retro stylu zabrakłoby nam tylko spłuczek umieszczonych na wysokości 2 metrów. Tutaj, o, zamknięte chyba jakieś dla personelu. No dobra, nie będę od góry kamery wkładał, bo może ktoś tam jest, więc nie chciałbym być w takiej sytuacji. O, tutaj omywalka. Ciekawe, czy funkcjonująca. Normalnie, woda leci z kranu. A tutaj prawdopodobnie był jakiś prysznic, ale mogę się tylko domyślać. Na filmie widać, ja tego nie widzę teraz, więc nie mam pojęcia, co się tam znajduje. Strasznie się tutaj echo niesie. Do tego pomieszczenia, które uznałem za pomieszczenie prysznicowe, prowadzą te drzwi, ale te drzwi są w tym momencie zamknięte. No to tyle, jeżeli idzie o wnętrze. Tutaj chyba nic już szczególnego nie ma. Może jeszcze na sufit zerkniemy, jakiego rodzaju oświetlenie jest tutaj zamontowane. To są lampy jarzeniowe. Trzeba przyznać, że pomimo tego, że nie ma tutaj jakiejś stałej obsady, nie ma tutaj kasy biletowej, nie ma tutaj chyba dyżurnego ruchu na tym budynku, to mimo wszystko budynek jest, poczekalnia jest w dobrym dosyć stanie. Oczywiście pomijam tę odpadającą lamperię ze ściany, ale jest tutaj przede wszystkim czysto. No, można by się było spodziewać tego, że poziom zanieczyszczenia obiektu będzie o wiele, wiele wyższy. No i tak wygląda peron ząbkowickiego dworca. Peron pierwszy, ale tutaj widzimy, że jest
Strzałeczka na peron numer 2. Peron drugi, trochę tak jak w Czechach, bez żadnego utwardzenia, bez żadnego jako takiego zorganizowanego przejścia, tunelu, kładki i tak dalej. No generalnie trzeba przyznać, że Czesi dosyć pragmatycznie do tego tematu podchodzą. A tam w tle widać, jak szyny idą w górę, znaczy szyny idą w górę. No jest nierówność terenu, jest takie wzniesienie. Na filmie może tego nie być widać, ja postaram się przybliżyć. Może coś tutaj będzie, o, trochę widać tam pomiędzy tymi semaforami. Rzeczywiście widać, jak teren jest zniekształcony. No i jeszcze taki rzut oka na sylwetkę, na bryłę tegoż dworca. Tutaj jakiś pociąg towarowy stoi, on będzie przepuszczał osobówkę, która za, jeżeli pamięć mnie nie myli, kilkanaście minut do Kamieńca Ząbkowickiego będzie odjeżdżać, a tam dalej koło tego czerwonego ceglanego budynku widzę jakąś spalinową lokomotywę. Zresztą wszystko co tędy przejeżdża to są pojazdy spalinowe, tutaj nie ma trakcji elektrycznej, zresztą chyba dobrze to widać na tym nagraniu. Też postaram się przybliżyć, no nie będziemy tam szli, bo nie mam na to czasu zbyt dużo, natomiast o, widać wyraźnie, jest tutaj odstawiony jakiś lok. No i samo obejście tego dworca, może jeszcze z tej strony złapiemy, spróbujemy, oczywiście o ile światło nam słońce pozwoli na to. Muszę przyznać, że to jest dosyć dla mnie ciekawy obiekt, z pozoru nic szczególnego, aczkolwiek wygląda to może na coś w rodzaju jakiegoś szybu wentylacyjnego. Tutaj nawet od tej strony mamy to zakratowane, mamy jakiś wlot, co mogłoby świadczyć o tym, że... O, może mi telefon tam nie wpadnie. No nie, nic nie będzie widać. Mogłoby to świadczyć o tym, że pod nami przebiega jakiś tunel. Jakiego rodzaju jest jego przeznaczenie, to trudno mi na tę chwilę powiedzieć. Może to być tunel technologiczny. Tutaj mogły być różnego rodzaju przesyłki, na przykład transportowane. Tak jak to ma miejsce na przykład na dworcu kolejowym Opole Główne, obok tunelu przeznaczonego do odprawy, do obsługi podróżnych, jest także tunel technologiczny, tunel, który służył w dawnych czasach do transportu przesyłek. Obok dworca znajduje się poczta, zresztą podobne tunele są także na dworcu pod dworcem we Wrocławiu. Wreszcie udało mi się znaleźć miejsce do zaparkowania. Przyznaję, że było to bardzo trudne, ale jakoś się udało. No mam nadzieję, że w tym miejscu wolno parkować. Nie znajduję żadnej tabliczki, żadnego znaku zakazu, więc uznaję, że to co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Najwyżej no, ktoś mi przyklei tak zwanego karnego kutasa, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest żaden dom, żaden dom prywatny, tylko jakaś instytucja publiczna, Izba Pamiątek Regionalnych, więc myślę, że tym bardziej wolno nam tutaj stawać. Pierwsze wrażenie po znalezieniu miejsca, bardzo podobne do pierwszego wrażenia po tym, gdy, o Jezu, gdy wysiadamy z samochodu będąc w Kłodzku. Jakie wrażenie nam się nasuwa? No takie, że miasto jest naprawdę bardzo piękne architektonicznie, historycznie i tak dalej. Natomiast jest miastem bardzo mocno zaniedbanym. W centrum, w rynku wszystko pięknie, ładnie, kolorowo, zadbanie. Natomiast wystarczy tylko przejść na tyły tych kamienic, żeby zobaczyć, że jednak nie wszędzie jest tak kolorowo, idealnie, jak moglibyśmy sobie to wszystko wyobrażać. No ale dobra, zostawmy to na razie. Tutaj budynek datowany na 1907 rok, przedszkole. A my sobie wejdziemy tędy w stronę kościoła. Krzywa wieża, do której, która jest dzisiaj moim głównym celem, znajduje się mniej więcej przed nami, mniej więcej za tym kościołem. I w tamtą stronę będziemy zmierzać. Ale trzeba przyznać, że mimo wszystko dosyć
czysto, przynajmniej na razie, na chodnikach. O, no to chyba jakiś kamyczek komuś się wyśliznął, wymsnął. Wchodzimy do kościoła, a wejdziemy na chwilę, zobaczymy. Mamy trochę czasu, jest za 10:17, do 19:00 dzisiaj można wchodzić na krzywą wieżę, więc spokojnie starczy nam czasu. Bardzo przyjemne uczucie zawsze, jak się wchodzi, w szczególności w lecie, do kościoła, to jest zdecydowanie chłodniej. Dlatego warto korzystać z tego dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą te grube mury różnego rodzaju obiektów sakralnych. No, dalej wejść niestety nie można. Obiekty sakralne, jakieś podziemia. W ubiegłym tygodniu byłem na zamku w Niemodlinie. Dosłownie chwilę spędziliśmy w piwnicach, w lochach. Nie było to jakoś bardzo głęboko, ale muszę przyznać, że na dworze było wtedy około 20 stopni, a przebywając dosłownie kilka minut, nawet nie 10, w tych podziemiach naprawdę zdążyłem zmarznąć. Także no, w takie bardzo gorące dni jak dzisiaj, jeszcze może nie jest aż tak bardzo gorąco, bo 23 stopnie maksymalnie termometr w samochodzie mi dzisiaj pokazywał, to takie miejsca potrafią dać nam naprawdę bardzo dużo dobrego. Takie miejsca jak właśnie kościoły, różnego rodzaju podziemia, zamki, jakieś lochy. Chociażby na chwilę można tam wejść i odpocząć od upałów. Kościół ogrzewany, no nie czuliśmy tego. Oczywiście śmieję się, wiem, że w lecie raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś tam w piecu palił, ale no, trzeba przyznać, że krzywizna tej wieży, wow, robi wrażenie. No, z tego punktu, w którym teraz jestem, może nie będzie tego tak dobrze widać na nagraniu, ale jak szliśmy w tę stronę, no to no, rzeczywiście, to wygląda trochę tak, jakby podczas budowania no, ktoś troszeczkę odszedł od pionu, ale już pod koniec zdążył się zorientować, że coś jest nie tak i próbował jeszcze korygować pion tej wieży. No, jakbym tak miał na oko strzelać, ja wiem, z 2-3 metry spokojnie odchyłu moglibyśmy zanotować. Teraz zobaczmy, którędy tutaj się wchodzi i mam nadzieję, że zadyszki nie złapię wchodząc po schodach. Jeszcze sobie obejdziemy dookoła. Tutaj w jednej z reklam właśnie było pokazane, w reklam turystycznej, turystycznych reklam Dolnego Śląska, było pokazane, jak tej wieży grupa turystów dotyka. Mniej więcej w ten sposób to się odbywało. No ale dobra, no jak dotykali, tak dotykali. Do tego dosyć ciekawy podkład dźwiękowy w reklamie. Mam nadzieję, że wiecie, którą mam na myśli. Tajemniczy Dolny Śląsk, nie do opisania, do zobaczenia. Tam Myself and My, jeżeli dobrze pamiętam nazwę zespołu, podkład wykonuje. To jest podkład, jeżeli dobrze pamiętam, z gry komputerowej. O, i teraz najciekawszy punkt programu. Trzeba będzie zapłacić, a ja nie mam ze sobą gotówki. Także będę musiał znaleźć bankomat. Jeszcze tutaj się pokręcę, porobię kilka ujęć, porobię kilka zdjęć. Wziąłem dzisiaj ze sobą specjalnie aparat. Pierwszy raz od długiego czasu go naładowałem i wziąłem w podróż. Oprócz telefonu, więc mam nadzieję, że za chwilę z góry będę mógł kilka ujęć pokazać. 7 zł kosztuje wejście na tę wieżę. Bilet normalny, ulgowy 4 zł. No, ja na szczęście jeszcze nie dorobiłem się żadnych ulg. Mówię na szczęście, bo z tych dla młodocianych już wyrosłem, a żeby się dzisiaj dorobić ulg jakiś w moim wieku, to chyba musiałbym mieć jakąś trwałą niepełnosprawność.
więc lepiej tych ulg nie mieć po prostu. Ostatnie wejście jest dzisiaj o 18.30, więc spokojnie zdążę. No i generalnie bardzo się nie pomyliłem. Powiedziałem, że na około 2 metrów odchył pionowy, odchył od pionu tej wieży będzie wynosił 2 metry i 14 centymetrów, jak zdążyłem przeczytać na jednym z materiałów znajdujących się przy kasie, przy wejściu do tejże wieży, tyle wynosi. 30, bodajże 4 metry w górę trzeba pokonać po schodach. Podejrzewam, że to będzie naprawdę katorga. Kolejna droga przez mękę. Ale dobra, no, czego się nie robi dla ładnych widoków i ciekawych wspomnień potem. A wspomnienia generalnie potrafią być bardzo trwałe. Wystarczy, jak sobie tylko przypomnę moje wejście na latarnię morską w Helu jakieś 2 albo 3 lata temu. Trochę czasu minęło od tego dnia, jednak w dalszym ciągu na samą myśl o tym i na samo spojrzenie na zdjęcia tego obiektu czuję w nogach, jakże się tam ciekawie wchodziło. No muszę przyznać, że trochę się przestraszyłem, patrząc na Ząbkowicki ratusz, na zegar. 10 po 6, zostało mi 20 minut. No nie, no nie przestawili sobie czasu po prostu. Oj, nieładnie, nieładnie. A tutaj widzę plakat pani Teresy Werner. O. Ta pani to chyba w ostatnim czasie wszędzie już była, wszędzie koncertowała, więc... dziwne, że nie pojawiła się jeszcze w na przykład moim mieście. Tak wygląda Krzywa Wieża, jeszcze raz z tej perspektywy, aczkolwiek muszę przyznać, bardzo ciekawe miasto. Środek, centrum, nie to żebym tam, żeby mi to przeszkadzało w jakikolwiek sposób. O, a proszę zwrócić uwagę, tutaj już godzina poprawna. Nie to, żeby mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzało, możecie to potraktować też trochę jako podpowiedź. Jak chcecie się napić piwka w plenerze, to jedźcie do Ząbkowic Śląskich, tam na rynku można. Praktycznie każdy, kogo mijałem, to sobie siedział z otwartym browarem, można. No, odwlekam trochę ten moment, ale trzeba będzie w końcu się zabrać za wchodzenie na szczyt tej wieży. Żegnaj, okrutny świecie. 139 schodów. Od prawie zawsze. A proszę bardzo, Izba Tortur tutaj jest. Czyli jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje. No i dobrze, bo to też taki przystanek nam zrobi po drodze. Okej, staram się nie wymiękać. Na razie dopiero pierwsze piętro. Kiedyś było mniej schodów. Z tego względu, że na pierwsze piętro wchodziło się po drabinie. A tutaj w Izbie Tortur, nie wiem nawet jak to nazwać, madejowe krzesło, fotel. No, w każdym razie siedzenie na nim raczej nie należałoby do przyjemnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby taki mebel można było postawić w domu przed telewizorem. Ach, no ale kto to wie. Klatka hańby, no to generalnie chyba było najmniej dokuczliwe. Takiego delikwenta, który coś zmajstrował, coś przeskrobał, umieszczano w takiej oto klatce i wieszano najczęściej w centrum miasta, żeby wszyscy mogli sobie elegancko pooglądać. Jeśli idzie o dyby, to chyba też nie trzeba, właściwie to gąsiu, nie trzeba chyba zbyt dużo tutaj wyjaśniać. No i to jest ta, to może nie być widać dobrze, ale postaram się pokazać, to jest ta drabina, o której mówiłem wcześniej. Wcześniej się wchodziło nią na tę wysokość. Jeśli idzie o pozostałe
Narzędzia tortur. Topór katowski to chyba ostateczna kara. Bardziej już się chyba nie dało ukarać. Podobnie jak miecz. To już narzędzia, można powiedzieć, najbardziej skuteczne. Aczkolwiek nie zawsze pewnie sprawiedliwe. No i tutaj... Tutaj można stanąć napis, okej. To w takim razie spróbujemy stanąć tak asekuracyjnie jedną nogą. Idźmy dalej zatem. O proszę bardzo, jak ładnie, jak miło. Kwiatkowski akcent, Gaśnicka z gazet Poemów. Idziemy dalej, to co wspomniałem wcześniej, 139 schodków, no generalnie tutaj podejrzewam, że nie będzie się nic spektakularnego po drodze działo, po prostu będę szedł po schodach i pewnie będę jęczał, marudził, jak to mi źle, jak to się mocno zmęczyłem. A te schody, trzeba przyznać, też nie są zbyt fajne do wchodzenia po nich, bo są dość wysokie. A tutaj też może od czasu do czasu zadzwonić coś, więc ostrzegają przed głośnymi dźwiękami. Włączę po raz kolejny oświetlenie. Nogi mnie bolą. A to dopiero początek. No dobra, idziemy dalej. Słychać w moim głosie, rzeczywiście jestem zachrypnięty od tej klimatyzacji. Tutaj też uważajcie. O, czekajcie, bo odchodzą ludzie. To się nie zmieścimy. Myślę, że zmieścimy. No nie. Proszę bardzo. Już? Dobra, tak. Dziękujemy. Po świąty też, ja coś wywinę. Bardzo dobrze to przemyśleli, że co jakiś czas są takie pauzy. Można coś popodziwiać, pooglądać, bo moja kondycja w ostatnim czasie nie jest zbyt dobra. Zawsze jest to pretekst do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, odetchnąć. W drodze powrotnej może więcej fotek porobię. Dobrze. Dobrze, sprawdźmy, na jakiej wysokości mniej więcej jesteśmy. O, nie najgorzej. Już mniej więcej na wysokości koron drzew. Nim się nie spostrzeżesz, to już jesteś to około 10 metrów nad ziemią. I bardzo dobrze. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jeżeli ostrzegają przed dzwonami, czy są to dzwony rzeczywiście realne, czy jest to tylko elektryczna pozytywa, jak to współcześnie często ma miejsce. No jak to będą dzwony, to pewnie zobaczymy. Tutaj jesteśmy, zdaje się, na wysokości tarczy zegarowej, czyli chyba prawie że w połowie. Oj, to o czym mówiłem, nie jest tak fajnie, nie będzie dzwonów, to znaczy może będą, ale pewnie nie będą dzwoniły. To co znajduje się tutaj, to taki bardzo duży megafon, to są właśnie dzwony współczesne. Mam nadzieję, że mi nie zadzwoni, 21 po 5 po południu, więc jest duża szansa na to, że
w tym momencie nie będzie nas nic ogłuszało. A tutaj chyba jeszcze jakieś niemieckie napisy. Kołowrót. Kołyska od dzwona, dzwonu. Jeżeli tak to się nazywa. No ale dzwonów na całym tym, całej tej konstrukcji już nie ma niestety. No podejrzewam, że podczas którejś z wojen zostały przetopione na w tamtych czasach bardziej potrzebne rzeczy, ale idziemy dalej. Nie liczyłem tych schodów, ale chyba już całkiem przyjemnie. O! O! Czy to oznacza, że jesteśmy na szczycie? Nie było tak najgorzej. A tutaj ławeczki czytają w myślach, prawda? Trzeba przyznać, że ludzie, którzy myśleli o tym, no to osoby, które znają życie. A proszę bardzo, jesteśmy na szczycie już Ząbkowickiej Krzywej Wieży. Chroń telefon. Zwróć uwagę, aby nie wypadł pod podest. O. Mogłoby wtedy nie być zbyt kolorowo. Do panoramy miasta jeszcze będziemy na pewno wracać. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, bo wielu z nas zdaje sobie sprawę często, że coś takiego istnieje. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, po co to jest. Ale często niestety nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jakie w rzeczywistości rozmiary ma taki przedmiot. Mówię tutaj o puszce, bo tak to się chyba nazywa, znajdującej się na szczytach wielu budowli, kościołów, ratuszy. I czasami też różnego rodzaju willi z dawnych, dawnych lat. Tak na oko z 40 cm wysokości zapewne jak nie więcej będzie ta puszka miała. No ja może tutaj postaram się zobrazować skalę, aczkolwiek nie do końca mnie się to uda, bo jest dość ciasno tutaj mimo wszystko, ale chyba widać, jak bardzo jest to mimo wszystko duży element. W środku jakieś żerdzie. Tam sobie ptaki umiłowały to miejsce. Aczkolwiek widać, że ta puszka już, no, ktoś się do niej dostał. Jest, trzeba przyznać, w dosyć łatwo dostępnym miejscu, w przeciwieństwie na przykład do wieży na tamtym kościele albo na tamtym. Tam nie można sobie od tak po prostu wejść, tak jak tutaj my sobie wchodzimy, i gdybym się bardzo uparł, no to bym mógł się do niej dostać. Aczkolwiek widać też wgniecenia po lewej stronie od tego otworu. Prawdopodobnie wgniecenia, które powstały podczas montażu. Wówczas nie było tak precyzyjnych narzędzi, albo podczas działań wojennych być może jakaś kula trafiła. Często właśnie jest to, można powiedzieć, duże przekleństwo dla materiałów historycznych, ponieważ jak już udaje się po wielu, wielu latach dotrzeć do dokumentów zgromadzonych przy okazji różnego rodzaju prac renowacyjnych, remontów wież kościelnych, czy ratuszowych, czy wielu innych, okazuje się, że dokumenty były, ale podczas na przykład wojny zostały te puszki przestrzelone i tam przez wiele, wiele lat dostawała się woda, i z tych dokumentów dzisiaj albo zostało niewiele, albo są w tak dużym stopniu zniszczone, że trudno jest je odczytać. Przed nami ratusz w Ząbkowicach Śląskich. Ratusz, przed którym niedawno byliśmy. A teraz może taka panorama miasta, że uda się
jakoś w miarę sensownie ją pokazać. Obok góry dosyć dobrze widoczne. Muszę przyznać, że z tej wieży to się zdecydowanie gorzej schodzi niż wchodziło. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że no właśnie, bywa dosyć nisko. Trzeba się naprawdę mocno naschylać. O, może pokażę to w ten sposób. A druga sprawa to to, że jednak schody tutaj są nieregularnej wysokości i kolana dostają naprawdę olbrzymi wycisk. Ale już prawie dałem radę. Kończąc naszą dzisiejszą wędrówkę po Ząbkowicach Śląskich, udałem się w okolice ruin zamku. No niestety spóźniłem się, ostatnie wejście było o 17.30, ja byłem tutaj 15 minut po 18. Tak tyle mi zajęło przebywanie na krzywej wieży, na szczycie jej, natomiast generalnie nie żałuję. No proszę bardzo, jaka okazała budowla. Zachowała się też, widzę, zamkowa wieża. Natomiast sam zamek to jest możliwe oczywiście do zwiedzenia, natomiast jest to trwała ruina. No generalnie nie mają zbyt dużego szczęścia te rejony w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Chociażby zamek w Bolkowie. Niedaleko Bolkowa, tylko proszę mi wybaczyć, nie pamiętam nazwy, też jest ruina zamku. Tam nawet prywatnie sobie ktoś to kupił. I no generalnie nie mają szczęścia te rejony. Kilkanaście kilometrów stąd kamieniec ząbkowicki, no szczęścia miał trochę więcej. Aczkolwiek to też trochę inna epoka i to nie jest zamek, tylko pałac. Ale też był widoczny z szczytu wieży, na której dzisiaj się znalazłem. A tutaj musiał być zamkowy dziedziniec. Proszę bardzo, tak to wygląda w środku. No trzeba przyznać, że naprawdę całkiem ciekawie. No, próbowałem szczęścia, próbowałem szarpnąć za tę kratę, licząc na to, że może akurat będzie otwarte, ale niestety nie. I dlaczego warto na różnego rodzaju wycieczki zabierać ze sobą dobre obuwie o grubych podeszwach? No chociażby dlatego, proszę zwrócić uwagę, tutaj miejscowa ludność daje sobie upust nie tylko swoim pasjom, ale także swojej twórczości, a gdy trochę przypili, no to przyciśnie, no to też daje sobie upust trochę innym rzeczom, ale to chyba nie wymaga żadnego komentarza. Ja na tym kończę, bo chciałbym sobie tutaj też pochodzić, trochę zdjęć jeszcze porobić. Myślę, że wszystko dzisiaj powiedziałem, to co miałem do powiedzenia. Wszystkie jakieś moje uwagi, spostrzeżenia z tego miejsca udało mnie się przekazać. Szkoda, że nie udało mi się załapać dzisiaj na zwiedzanie tego zamku, tych ruin, aczkolwiek zawsze uważam to za, powiedziałbym, szczęście w nieszczęściu, bo będzie to zawsze okazja do tego, żeby wrócić tutaj raz jeszcze któregoś innego razu i zobaczyć więcej. Tymczasem na dzisiaj to tyle z Ząbkowic Śląskich. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.